Zobaczcie, widzowie, to ja, Lemon Demonka, ukrywam się tu. Ja już byłam w prawdziwym życiu i widziałam te drzwi. Weszłam przez nie, ale wróciłam tutaj do gry. Ja się jeszcze zastanawiam, muszę zrobić z Majslą niespodziankę. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko będzie przebiegać. Trochę się jeszcze stresuję, ale dobrze, dobrze, damy radę, damy radę. W ogóle, widzowie, odpalę dzisiaj kamerkę, zobaczycie mnie w prawdziwym życiu, zobaczycie, co się dzieje ze mną. Tylko nic nie mówcie Smajlusiowi, ja zaraz przejdę przez te drzwi. Byłam już w tamtym życiu, widziałam to podwórko, które właśnie jest tutaj na tym zdjęciu. Widziałam to drzewo, widziałam tą klamkę. Oj, chętnie bym za nią kolejny raz chwyciła i zobaczyła przez te drzwi mojego kochanego Smajlusia. Chciałabym go tak wyściskać, przytulić i powiedzieć, że go kocham na żywo. Tak, właśnie na tym zdjęciu jest tak, jak jest w rzeczywistości. Jest ta trawka. Oczywiście teraz jest na niej śnieg, bo jest bardzo zimno i bardzo biało, ale jest tam tak, jak właśnie na tym zdjęciu. Oj, nawet był ten mop, który tutaj ja. Troszeczkę się jeszcze stresuję i nie wiem, co powiedzieć, bo jest tutaj mój drugi filmik z głosem, ale koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i dajcie subika z dzwoneczkiem, wbijamy 50 tysięcy. O, taką łapeczkę, jak wam pokazuję. W ogóle jestem tak zaskoczona, jak ostatnio odebraliście mój film. Jest tyle wyświetleń, tyle miłych komentarzy, przeczytałam wszystkie i jestem przeszczęśliwa. A w ogóle to zaraz mamy 100 tysięcy subskrypcji, to jest niewyobrażalne. Ja się tak cieszę, jest was tutaj tyle. Jestem ciekawa w ogóle, czy tutaj jest więcej dziewczyn, czy chłopaków. Może zrobimy jakieś sprawdzenie obecności. Niech chłopacy piszą siemka, a dziewczyny hejka. I ja sobie wszystkie te komentarze sprawdzę, przeczytam, policzę i na następnym filmie powiem wam, kogo tutaj jest więcej, dziewczyn czy chłopaków. Ja się jeszcze trochę stresuję wejść do tego prawdziwego życia i zobaczyć Smajslą na żywo. Oczywiście nie mogę się doczekać, ale wróciłam tu, żeby jeszcze się na spokojnie nad tym wszystkim zastanowić, przeanalizować. I w ogóle, jak odpalę kamerkę, to pokażę wam, co przygotowałam. Widziałam ten mop, ale teraz z tego względu, że jest po prostu minusowa temperatura, no to z niego ściekały takie sopelki. Więc on chyba nie korzysta z tego mopa. Ciekawe, czy ma czysto w domu, czy jest brudno. No ja to na pewno sprawdzę, bo ja to kocham czystość. No i to podwórko, no tam tak było, naprawdę. I te drzewa były takie piękne, ośnieżone. I ten śnieg, no tak puszyście, jak ptasie mleczko, no cudownie. No ja już się nie mogę doczekać, ale jednocześnie jeszcze trochę się stresuję i ta szopa, ta słynna szopa, przez którą niby Hagiwagi wszedł i się tam ukrywał. Ciekawe, czy on tam jest, ciekawe, jak się zakończyła cała ta historia. O, a to? Takiego lasu to ja nie widziałam, co to za las? A to? Co to za pokój? Czy to pokój Smajslu? Widzowie, wy coś wiecie? Ja nie wiem, mi się nie podoba ten pokój. Mam nadzieję, że on tak nie ma, no bo ja to kocham różowe najlepiej. Tutaj jakby były różowe tapety, jakaś ładna firanka, ładny dywanik, może czerwony, może różowy, ale tak brzydko, tak szaro. Nie, to mi się nie podoba. I ten telewizor w tle taki mały, już takich dawno nie ma. Trochę przerażające jest to pomieszczenie, no nie podoba mi się. Może się jeszcze wykąpiemy przed tym spotkaniem, wejdę do wanny, odświeżę się, odstresuję. Trochę za zimna ta woda, ale dobra, muszę się poświęcić dla Smajslowa, już się nie mogę doczekać. Boże, to już zaraz, zaraz odpalę kamerkę, zobaczę Smajslow na żywo, pokażę wam, w jakim miejscu jestem. W ogóle mam dla niego prezent, tak jak wam już mówiłam i na pewno myślę, że się z tego ucieszy. Pokażę wam, wy jako pierwsi to zobaczycie. Teraz są te drzwi, one są takie duże, ale widzowie, naprawdę one tak wyglądają w rzeczywistości. Jest ta wycieraczka, są te kafelki, ta klamka, no wszystko się zgadza, ja już to wszystko widziałam. Nie wiem, ja już się tak stresuję, już nie wiem, co mam mówić, nie dość, że się stresuję z tego powodu, że jest to mój drugi filmik z głosem i trochę się krępuję, ale jeszcze zaraz się spotkam ze Smajsą, no nie, za dużo emocji, za dużo wszystkiego. Dobra, może jeszcze przemyję twarz, muszę się odstresować, no nie mogę tak się jąkać, nie mogę tak wypaść źle, musi być wszystko dobrze, tak jak sobie zaplanowałam. Widzowie, ja już nie mogę, naprawdę, ja już nie wytrzymam, no już chodźmy tam, no już naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić, już za dużo tego wszystkiego się dzieje. Oj, przepraszam, już naprawdę nie panuję nad sobą, te emocje po prostu owładnęły całe moje ciało, ja już chcę tam wejść, chcę go zobaczyć, chcę, żeby spełniło się to moje największe marzenie, no myślę o tym już cały dzień, już jestem gotowa, myślę, już umyta, wykąpana, już zróbmy to, widzowie.
dobra, widzowie, robimy to. Już nie ma na co czekać. Za 3, za 2, za 1. Go! Biegniemy, biegniemy, biegniemy! Szybko, 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 szybko! Wow! Wow! Jesteśmy już w tym prawdziwym życiu. Oh, ile śniegu! To są jakieś kroki. Może to Smajslow szedł tędy. Może on tu już był i mnie szukał. A ja wróciłam do was na chwilę do gry. Ale już jestem w prawdziwym życiu. Przejdźmy się zobaczyć, czy to jest to miejsce, w którym chciałam się znaleźć. O, tutaj jakiś bałwan, jaki ładny, jaki uśmiechnięty tutaj. O, ile śniegu. Czy to jest podwórko Smajsla? Poznajecie? Czy on miał taką huśtawkę? Jedną? Drugą? I ślizgawkę? Ej, czy ja jestem w dobrym miejscu? No chyba tak. Ej, to są moje ręce. Jedna. Druga. No... Jestem w prawdziwym życiu, ale nie. Nie jestem na podwórku Smajsów chyba. No bo nie poznaję tego miejsca. Widzowie. Co jest grane? Smajsów, gdzie jesteś? Powiedz mi. Jesteś gdzieś tu? Smajsów. Smajsów, proszę cię, odezwij się. Widzowie. Czy ja jestem w dobrym miejscu? O nie. A co jeśli tak naprawdę to nie jest podwórko Smajsowa? A ja już mu przygotowałam taki piękny prezent. I teraz się okazało, że to nie jest tutaj? No nie, widzowie. Czy to jest złe miejsce? To nie tu miałam się znaleźć? No, ja już się zaczęłam martwić. Ale widzowie, może to jest jego drugi dom? Bo zobaczcie. To wygląda... Podejdźmy tutaj. To wygląda jak jakiś stelaż od trampoliny. Czy Smajsow lubi skakać na trampolinie? O, a tutaj są jakieś rzeczy jak z placu zabaw. Jakaś wspinaczka. Tutaj wygląda jak uchwyt do huśtawki. Czy Smajsow lubi się bawić? Tak jak wy? Ja w sumie też lubię się bawić. Kto nie lubi się bawić? Ale może to jest faktycznie jego drugi dom? Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale to na pewno nie jest podwórko Smajsow. Zobaczcie, on nie miał tutaj tylu choinek, ile tutaj jest. Zobaczcie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Jezu, ile tych choinek tutaj jest. I ten bałwan. A on nie pokazywał, że ma u siebie bałwana. Nic nie mówił, że ma bałwana. To jest dziwne miejsce. Ja nie wiem, czy my dobrze trafiliśmy. Widzowie, ja się zaczęłam teraz martwić, a ja miałam taki piękny prezent, że go kocham, chciałam go wyściskać. To było moje marzenie. Myślałam o tym dniu cały dzień. Jest mi teraz tak smutno. Smajsow, gdzie jesteś? Ja się już boję. Jest ciemno. Ja wracam.